Pytanie 13. Co się stanie, jeśli ktoś uwierzył, ale później ktoś taki odchodzi od wiary? Czy straci zbawienie i życie wieczne? Odpowiedź 13. To naturalne, że ten, kto uwierzy Panu Jezusowi, później straci wiarę. Najpóźniej stanie się to w momencie, gdy zobaczy Boga twarzą w twarz. Wiara jest aktem własności tego, czego się spodziewamy. W zasadzie są rzeczy, w które kiedyś wierzyłem, ale już nie wierzę, bo wiem, że są faktami. Kiedyś wierzyłem, że Bóg ma wszelką moc. Teraz wiem, że Bóg ma wszelką moc, bo tego osobiście wiele razy doświadczyłem w swoim życiu. Salomon dwa razy widział Boga, bo mu się Bóg ukazał dwukrotnie. I wtedy nie było już miejsca na wiarę, bo przyszła wiedza. Jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony i ma życie wieczne. Wiara jest potrzebna tylko raz, w momencie skorzystania z ratunku. Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Uwierzył jeden raz. Jak ktoś się topi w wodzie i ratownik rzuci mu koło ratunkowe, to jeśli je chwyci i będzie wyciągnięty z wody i uratowany, to nie musi tego koła nosić przez resztę życia pod groźbą, że znów zacznie tonąć. Już jest uratowany. Wąż Nehusztan, któremu spalano kadzidło, miał moc tylko wtedy, gdy na pustyni należało na niego spojrzeć, a Żydzi zrobili z niego przedmiot, który dopiero król Hiskiasz starł na proch. On to zniósł świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Druga Królewska 18:4. Dziś podobnego fetysza do tego węża zrobili sobie ci, którzy myślą, że oprócz uwierzenia do zbawienia konieczne jest kontynuowanie wytrwałej wiary. Jest to dodawanie do zbawienia warunków, których Bóg nie ustanowił. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom.